Salve! Witajcie w trzecim odcinku Sadzenia George Grabit tego. Lecimy sobie dalej. Wielkanocną planszę. Jest to już ostatnia plansza. Wspomina o skrzynkach. Nie będę się powtarzać. Bierzemy miotacze ognia i lecimy. Tutaj warto. Oj, czas. Pas. Lecimy dłużej. Idziemy na kruzele. Jak to nazywaliśmy na czas, prawda? Czyli spadamy i zbieramy cukierki. Musimy mieć cukierka. Lęby. A co my tutaj? Taka skrzynka, marchewka i tak. I spadamy. Co mogę powiedzieć o tej tutaj miejscówce? Tu gdzie chodzi żółw, gdzie próbuję skoczyć. Tutaj próbowaliśmy nawet chyba tam przepis sposobów. O, udało się. Nawet nie wiedziałam, że mi się uda, ale zawsze pamiętam, robiliśmy jak graliśmy z dwóch, jeden od drugiego chodził i się odbije, podrzucaliśmy i wchodziliśmy. Nie wiedziałam, że mi się uda. Pierwszy raz mi się coś takiego udało, ale dobra. Nie przypuszczałam, że się uda. Zaskoczenie jest ogromne. O, i mamy cukiereczkę, można pobiegać. Dobra. O. Idziemy na górę. Czas. Spas, przepraszam, spas, idziemy. Tak, żeby tylko nie spaść. Nie zdążę? Nie zdążyłam. No i co? Pozbieramy sobie wszystko. Cukier. Trzeba uważać na żółwie, bo będą zjeść. My sobie wrócimy. Tu też mamy kilka ścieżek do zejścia na dół. Mówiąc szczerze, one się niczym nie różnią. Jedną się leci dłużej, tylko krócej. A ja się biorę za diamenty. Tak, najwięcej w tej części jest diamentów czerwonych. W ogóle w tej części jest najwięcej diamentów czerwonych. Fikołkami i jakby tutaj zjeść, to by się rozwalał też skrzynkę. No ale dobra. Oj. Powiem tak, ostatnio w mojej ulubionej części, a zarazem radzi się taka z nienawidzoną częścią. Spas. Okay. Czyli tak, rozwalamy. Co oczywiście lubię w spazie? Ślizgi. Piękne po prostu. Wychodząc jak też żółwie. Dobra, mamy wszystkie żółwie. Obcykamy. Natomiast do góry. Tak. Za dzieciaka było to dla mnie znienawidzenie. Wchodzenie w kratce w górę. Tak, dowiecie się przynajmniej trochę o mnie. Jak naprawdę potrafiła wynerwić tę grę. Teraz się wydaje łatwo, ale kiedyś, no, nie powiedziałabym. Naprawdę trzeba było uważać, żeby nie spaść. No. Tu i tu. Super. I teraz rozwijamy dalej żółwie. Nadal się mam problem z strzałkami. Bąbka. Ojej, ale trzeba uważać, bo mam was już dobrze. Kolejna bomba, tu gdzieś będzie marchewka, to już będzie tu. O, właśnie, tu mamy marchewkę. Idziemy dalej. I spadamy. Idziemy na górę. Przełożymy te przeklęte żółty. I robimy sprinta. Wszystko, co tutaj w tym ma. I lecimy dalej.
naprawdę, warto niż pokonywać wszystkich przeciwników, bo naprawdę najdłuższe punkty to dużo można wynieść. To pistolety, można zdobyć, trzeba jeszcze postrzał, a nie powiem im dalej los, tym szybko strzał bardziej przypadnie. Jak się zbierze wszystkie postacie z takich kałasznikowy żołu, naprawdę polecam wtedy. Tak, nie wiem, ostatnie piętro. No i tak. Ojej, to spać. Spadzimy, szalejmy. Będziemy lepka. Weźmy sobie jeszcze pionę, żeby nie zapomnieć. Idziemy na górę. To jest też fajne takie pytanie. Czerwać. Bierzemy tu i tutaj. Tak, chcemy kogoś o wyskoczenie. Chcemy rozwiązać wyskoczenie. Czerwone, niskie. Zielone, średnie. I są jeszcze niebieskie, najwyższe. Więc tak, są trzy rodzaje, już mówiłam. Tak, warto jeszcze tutaj spaść, chociaż właściwie no, diamentów nie mam opcji zdobyć. Bo nie mam czasu ani bomb. Przyzwyczajmy się. I skaczemy. Tutaj też było naprawdę nie lata. Zwanie. Zawsze wskoczyć. Zawsze czasem tu wskakiwałam. No super podskok. Chociaż spas też nie się daje radę. Najgorzej chyba się chodzi o LOL z tego spędza. Tak, to trzeba uważać. Bo nic nie wybija. No dobra. Ja wam w takim razie dziękuję za oglądanie i przechodzimy do w następnym odcinku do kolejnej lokacji. W takim razie trzymajcie się, cześć i pa pa.